Cześć, siemaneczko, witam serdecznie. W kolejnym odcinku z serii Resident Evil 2 Remake. Chwilą zakończyłem ten poprzedni odcinek dla was. Widzieliście, co się działo. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam, zobaczcie. Bo no, gierka zapowiada się świetnie. I myślę, że będę się w niej super bawił. Dobra, teraz tak. Dostaliśmy nóż w poprzednim odcinku, także wykorzystajmy to i przetnijmy tę taśmę. Ej, mamy Weichę. Mateusz, Weichę, przełóż. No ja też sobie nie wyobrażałem tak pierwszego dnia pracy. No, halo, podnieś to. Dobra, cyk. O, to też nam się na pewno później przyda. Służyć, bronić i tak dalej, nie? Idziemy dalej. On z automatu zapala tą latarkę. To też jest fajna opcja. Okej. Okay. Tu jakieś... Dobra, podnieśmy mu. Kurde, ale dobrze to zrobili. Cholera. Wow. Mogę mu ten wyłączyć to, bo mnie denerwuje ten dźwięk. Wow. O, łeb rozjebany nie. Dobra, co my tu mamy? Tu już widzę, że kluczyk trzeba będzie trefl znaleźć. Idziemy dalej. Przeciąg. Co ja tu mogę zrobić? Aha, taśma. Kurwa, drewno. Dobra, ale nie noszę ze sobą drewna. Wow. Ona się przebije, czy nie? Kurwa. Tak czułem. Jak się wyciągał nóż? Ej, spróbujmy nożem. Wow. Ty, ale oddaj mi nóż. Gdzie? Helena! Dawaj mi nóż! Kurde! Bez sensu! Mogę tu wejść? Mogę. Ale odpraw, dobra. W sumie wygląda na taką. Weźmy amunicję. Opis wydarzeń. Udało się szybko obezwładnić tę osobę. Przepraszamy, że jej zachowanie było efektem załamania nerwowego pod wpływem stresu. Okej. Okay. David Ford. O, mapa komisariatu. Ale czekaj. Po co mi mapa? Przecież... A, bo... Dobra, to wygląda tak, że... Gdzie wejdę, to mi się odsłaniało. Okej. Okay. Cholera, to tutaj jest trochę dochodzenia. Idziemy teraz pokój z depozytami.
Zamknijmy to. Czy ja tu mogę wejść? Kurwa, tutaj to jest jakaś kłódka. Może nie wejść. Ty, tego nie idzie wybić. To jest. O co tu chodzi? Kurwa, to kolejny. Tu jeszcze jeden. A, nawet zombie ma głodka, nie? Zobaczył jakąś kurwa paczuszkę lejsów, mówi, a pierdolę, o jebie. Okej, okay. Tniemy gościa. Ale to chyba kurwa nic nie... O, wow! Wow! Ty, no nie wierzę, nóż jest skuteczniejszy od pistoletu? Zazwyczaj strzał w głowę robił robotę. Ale tego się nie spodziewałem, że mu rękę odetnę. Ej, ale daj mi lejsy, teraz ja mam ochotę na nie. Okej. A co tutaj było? O. Zamknięte. No dobra. Chyba, ziomek. Tylko spróbujesz wstać, nie? Tak czułem, tak czułem. Ta wszystkie ścierwo póki leży zajebać. Kurwa, posiekam go, nie? Kosteczkę. Już? Już? Poczekajcie, może od razu tego zajebię. Poznając życie. O, amunicja. Co? O, cholera. No to zużyłem mój nóż. To świetnie. Dobra, co my tu mamy? Mam jakaś kartka. Szafka, brakuje paru klawiszy. Proponuję, żeby osoba odpowiadająca za ten stan rzeczy poszukała zapasowych klawiszy i naprawiła to niezwłocznie. Wiesz, o kogo chodzi, draniu? Kto inny mógłby tak coś spieprzyć? Widzę, że wszyscy się tu lubili. Rzeczywiście, brakuje dwóch klawiszy. Klawiszu numer 2 i numer 3. Okej. O, nóż. To co jest? Co jest? Bateria? Amunicja. Okej, tu trzeba jakąś keycarda znaleźć. Ale tą strzelbą to bym, kurde, tutaj wszystkich ciach, ciach. O, i amunicja do strzelby, coś jeszcze jest. Plecak. Ja to mogę zrobić. A, mogę. A, nie mogę wcisnąć, dopóki klawiszy nie znajdę. 2, 103. Czekaj, nie mamy klawiszy. 2 i 3, czyli możemy otworzyć wszystko, które nie ma 2 i 3. Czyli noża niestety nie możemy. Możemy 106, 109. A tu wszystkie 200, dobra, to tutaj nie. 106 i 109, spróbujmy. O, 6. Okej. Okay. Mamy tą baterię i 109. No i amunicja, no zawsze się przyda, chociaż nie wiem o co chodzi, czemu ta amunicja nie robi w sumie wrażenia na zombiakach. Może z, nie wiem, za słabą, może trzeba ją ulepszyć. O, halo, weź to. Okej, okay, rolka filmu. Ja mogę połączyć. O, mogę, mieszanka ziół. Co z tym? Okej, nie mogę. Co? Halo. Połącz. No. Bez sensu, żeby to trzymać osobno.
Dobra, tutaj mamy, czyli szukamy klawiszy, szukamy karty. Szukamy klawiszy, szukamy karty i szukamy czego? Byłem? Tak, tu byłem. I szukamy tych medalionów, dobra. Ej. Baloniki. Chowania noża. Się zaraz obudzi. To co to jest? Proch strzelniczy. Podnieśmy. Zastosowanie prochu. Okej. Wydajny proch. Okej. Żółty, czyli trzeba będzie. Oho. Czyli co, jak teraz taki proch strzelniczy. Połącz. Okej. To nic nam kurwa nie da, nie? Myślałem, że po prostu mamy słabą amunicję i teraz będzie lepsza. Ale to nam się zawsze przyda. Ja to też mogę otworzyć? Nie, nie mogę. Dobra. Kurwa, ziomek. Nawet się nie. Safe kolejny. No to fajnie, kodów potrzebujemy, bo to już chyba trzeci safe, który minąłem. Idziemy dalej. O, to coś jest, notatka. No weź mi ją podnieść. Kurde, sorki. Stary raz jeszcze, nie? Ze co? Zostałem już tylko ja i trzy inne osoby. Nie mam broni, nie mam amunicji. Kolejne podwyżki wyczerpały nas. Nie chcę tu jednak siedzieć i czekać na śmierć. Szanse są niewielkie, nie spróbuj wybadać sprawy. Dobra. Znajdziemy ten tunel. A tu chyba ktoś urodziny miał. Welcome. O kurde. Ej, oni mi przyjęcie robili. O cholera. David Ford. Pamiętam, to gościu jakąś notatkę pisał, którą czytaliśmy ostatnio. O cholera. Dobra. Kurwa. Tamten wstał. A. Kluczyk. Okej. To nie mamy. No i co mi da... O, tu notatka jest. Pierwsze zadanie rekruta. Przyślałem ci szczególną sprawę. Twoim zadaniem jest otwarcie własnego biurka. Kluczem do sukcesu są pierwsze litery naszych imion. Wprowadź je, by otworzyć biurko. Są dwa samki. Po jednym z każdej strony biurka. Otwórz obydwa. Pierwsze litery naszych imion. Pierwsze zadanie polega przede wszystkim na zapamiętaniu imion współpracowników, ale to już chyba odgadłeś, co? Przy okazji uzyskania szczerej odpowiedzi na Scotta może wymagać nieco zachodu. Ej. Ej. Może jestem żółtodziobem, ale kurwa, ja tu jedyny coś mogę zrobić jeszcze, nie? A rzeczywiście, są dwie kłódki, okej. Jak się nazywają? Marvin, Rita, czyli MR. Kurwa. I Zenon. Jak on się kurwa nazywa? A tu leży. Wow. Nie, kurwa nie. Kurwa, ile tych kul trzeba? O. Dobra, 5 kul. Już. Dobra, już. Teraz tak, jeszcze raz. Kurwa, co jest? No ja pierdolę. MR. Je.
What the? Kurwa, ile razy mam w niego strzelać? MRG, MRG. Otwórzmy to. Albo najpierw wiecie, co może się wyrażę. Spray leczniczy. Użyj. O, już jest gitara. M, R, G. Potwierdź. Dobra, poszło. D, E. Jaka jest ostatnia? A tu jest D, E, N. D, E, N. Okej. D. A, nie ma. To tu będzie. Ned. Dobra, co tu mamy? Fajnie, fajnie. Połącz. Więcej amunicji, to mi się podoba. Ale teraz tak, tu drzwi były zamknięte. Idziemy dalej. Pamiętam, że mogę bili w te okna. O, weź deski, weź deski. Bierz te deski. O. Ty może pukać, nie? Puknij to się w czoło, ziomek. A czy ja mogę połączyć to... Połącz z tym? Nie wiem, czy dobrze robię, ale... Połączyło. Dobra, co my tu mamy? O, save room. Chyba to jest. Właściwości lecznicze ziół. Niebieskie zioła były od dawna używane w leczeniu zatruć. Czerwone zioła, mimo atrakcyjnego wyglądu, nie wykazują działań leczniczych, przynajmniej tak do niedawna sądzono. Powszechnie wiadomo, że łączenie ziół pozwala uzyskać mieszanki wzmacniające efekty ich działania. Jednak to, że odpowiednio zamieszane czerwone zioła mogą odgrywać znaczącą rolę odkryte niedawno. Pozwala uzyskać mieszankę wzmacniającą organizm. Przyda się, bo jestem przeziębiony, więc muszę trochę kurwa ziół zmieszać. Chyba wiecie, jakie zioła chodzi, nie? Dobra, cyk. Połącz. O! Czyli... Okej, okay, to już wiem, o co chodzi. Teraz to połączmy z tym. Dwa razy proch strzelniczy daje nam zwykłe... Ło, ile aparatów. Aparat. Daje nam po prostu amunicję. Może zapiszmy, jak już tu jestem. Darkroom. A tu ciemno jest, okej. Okay. Pilnować jak oka w głowie. Film stanowi dowód. O, mamy takie ziółko. Okej. Okay. Czerwone co robił? Już nie pamiętam. Użyj. Zdjęcie pamiątkowe. Ej, jakiś król. Ej, nie wiem po co to, ale... Nawet życie to jakaś zagadka będzie później. Co za muzyka? O, skrzynia. O, przechowamy to. Czerwone zioło z gór Arklay nie można użyć w bieżącym stanie. O, tu nam nawet jest zbędne w tym momencie. Zajmuje tylko miejsce. Dobra, idziemy dalej. Bo tu są schody do góry. Jak ja dobrze znam te numerki, nie? Kurwa, co jest? Wow.
Śmieszne dźwięki wydają. Kurwa, gin. Ło! Gościu zleciał na dół. O, amunicja. Biorę, kurde, biorę, pewnie, że biorę. Ten tu wchodzi. Kurwa, nie. Strzelanie w tej grze. Gościu. Leżeć. Kurwa. Okej. Mnie delikatnie zaskoczyła, fajnie. Ale widzę, że to strzelanie to jest kurwa zbędne. Piętro wyżej. Co tu mamy? Locker room. O. Weźmiemy na później. Nie wiem, do czego to będzie nam służyło, ale później coś wymyślimy. Czy te szafeczki można otworzyć? Ja pierdolę. Wow! Kurwa! Co to jest? Przenośny safe. Instrukcja przenośnego safe'u. Naciśnij przycisk, aby zaświecić odpowiadającą mu kontrolkę, aby otworzyć safe należy zaświecić wszystkie. Przyciski należy nacisnąć w odpowiedniej kolejności. Okej, dobra. Teraz spróbujemy. Kurwa, ale mnie wystraszył ten ziomek. O. To nam się później przyda. Obejrzyj. Okej. Aha, ja mam w kolejności odpowiedniej, tak? Żeby to jedno po drugim. Teraz tak, to... To świeci tu, to świeci tu. To tu. Tu. Okej. Teraz. To. 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 To? Nie. To też nie. To? Nie. Kurwa. Które? To. Ej. Jeszcze raz. To. 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 To? Nie. To, 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 dobra. Mini giereczka. Okej. O, przycisk. Super, przyda się. To jest haszkomora jakaś. A, tu nie mamy... Dobra, tu też nie mamy jakiegoś kołowrotku, albo coś, a tu papier, co to jest? Możemy wejść na górę, możemy iść na dół i przyciski wykorzystać. Dobra, idziemy na górę. Amunicję zawsze miło przyjmę. A to tylko zwykła pierdolona figurka. No nie, no wszędzie kody.
kurwa, ale tu będzie szukania. Ale dobrze to zrobili z tym cieniem. O, kluczyk. Kurde. Wyrzucić. Dobra, podmienię za tą roślinę, nie wiem po co mi to. Jak mam rzucić, znaczy wyrzucić coś? Spacja, a wyrzuć, o. Ej. Weź mi to podnieś. O! What in the... Ej. Nie podoba mi się to lekko. Do ocalałych. Obdar ze skóry, mówimy na nich lizacze, są ślepi jak krety, ale nadrabiają to świetnym słuchem. Okej, dobra. Dobrze, są takie pomocy. A jak się zakrada? Bo nie widzę tego. Tu nie ma czegoś takiego jak kucanie. Proch strzelniczy. Dobra, nie biorę go, nie podnoszę. Deski też nie. Launa pod pachę też nie wezmę. Kurwa jest. Wow! Okej. Padnie na mnie? No kurwa, jest klimacik. Bierzemy zawsze amunicję. Za kurwa sraka. Z4. Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi. Bas granina jakiegoś faceta. To mi się podoba. Potem wystarczy zdetonować ładunki i sayonara frajerze. Jesteście tym trochę na żeby zrobić. No. O. No i są dodatkowe miejsca. No i to mi się podoba. Medalion. Okej. Okay. Potrzebujemy wysadzić C4, tylko jeszcze nie wiem jak. Ale jako, że mamy dwa nowe miejsca, to może weźmiemy ten broch? Dobra, Kurwa, jest biblioteka? I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there.
Tak. Zaraz tam będę, a tymczasem, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Tutaj skończymy ten odcinek. Następny widzimy się już przy Marwinie. Fajnie, że oglądacie. Jeśli wam się podobało, zapamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, polecajcie, komentujcie. Także dziękuję za uwagę jeszcze raz. Trzymajcie się, piąteczka.